chciałem was powitać panem Marcinem Dańcem, który jest dzisiaj, zawitał nas do St. Petersburg. Tak jest. Proszę państwa, proszę nie pomyśleć, że się podlizuję, ledwo zacząłem, ale daję słowo. Kiedy wyjeżdża się z Polski, kiedy leci się do miejsca prawie 10 tysięcy kilometrów od kraju, to odczuwa człowiek tak ogromną satysfakcję, że powoli zaczynam rozumieć, że państwo tutaj tak po prostu fruwają i tak chętnie spędzają czas. Drażnię moich kolegów, którzy mówią minus 20, ja mówię, jak minus 20, plus 27 dzisiaj, 27. Do czterech kolegów zadzwoniłem z Krakowa, powiedzieli o szklance, o zaśnieżonych drogach. No to jest taka satysfakcja ogromna. I kiedy jeszcze się występuje w ważnych miejscach polonijnych, i mam meldunki od wczoraj z Hudson i dzisiaj z St. Petersburg, że są tak zwane rekordy frekwencyjne, to tego sobie odebrać nikomu nie da. To jest satysfakcja. Czuję pan jak Jordan. Czujesz, bo tak Jordan, nazwałem pana Jordan. Jak Rosnę. Po prostu. Tak, tak. I bardzo pięknie państwu dziękuję za to, że ciągle mam dla kogo występować na Florydzie i obiecuję, że będę tu przyjeżdżał zawsze przez jakieś najbliższe jakieś 45 lat. Dziękujemy, może więcej. Dziękujemy ślicznie. No i Floryda to jest takie piękne, taki piękny kraj, w którym wszędzie jest ciepło i fajnie. No i zapraszamy pana cały czas na te wakacje. No i oczywiście występy, no bo słyszałem, że wczoraj było fenomenalnie w Hudson. Przysięgam państwu, że to nie jest ugrane pytanie. Co to znaczy słyszałem? Nie mogłem być, przepraszam. No bardzo. Właśnie, proszę tutaj przeprosić, nadrobić dzisiaj. Proszę państwa, to pytanie Jordana zmusza mnie do totalnej nieskromności, ale muszę zgodnie z faktami powiedzieć, jak było. Ludzie przyszli na 7, wyszli o 10 p.m. Wow. Ale była długa przerwa, żeby pan nie myślał, ale rzeczywiście, ponieważ to był mój występ pierwszy po chyba 2 miesiącach, no to zagrałem tak na maksa i jeszcze trochę. Dzisiaj też tak będzie. W St. Petersburg. I kochani, przepraszam za totalną nieskromność. Były 4 bisy. Wow. Publiczność w ogóle nie chciała iść do domu. To są rzeczy, których się nie da wyreżyserować. Choćby nawet wydarzenia florydowe stawały na głowie. To wszystko leży w rękach publiczności, którą zawsze szanowałem, szanował i szanował będę. Tak, proszę państwa, bez sztucznego udawania. Dziękujemy serdecznie. No ja byłem sam 3 lata temu w Polskim Centrum. Pan występował, żeśmy wtedy oglądali występ, piękny był. Także no, mam nadzieję, że dzisiaj też będzie pięknie. Tak, też wyrażam taką nadzieję i zapraszam przy okazji państwa, tych, którzy dzisiaj nie mogą, na niedzielę. To będzie w Sarasocie. I tam już się pomodliłem dawno, żeby dobrze wypadło. Tam zawsze dobrze wypada. I my Sarasotę teraz określamy takim miejscem, że to jest tam, gdzie siedzi się na takich niezawodnych ławkach. Ale na szczęście nie jestem piosenkarzem rockowym, bo ludzie zaczęliby tymi ławkami machać. Wszędzie fajne sale, świetni, serdeczni ludzie. I co ważne, szefowie tych miejsc, w których występuję, są tak nieprawdopodobnie mili, sympatyczni, czyli dlaczego o tym mówię? Że nie występuję tutaj dlatego, że po pierwsze nie miał kto, po drugie, że na siłę. To wszystko jest tak świetna, cudowna, rodzinna atmosfera i tego się nie da ani kupić, ani rozkazać. Dziękujemy ślicznie i do zobaczenia w następnych... Powodzenia. Proszę państwa, jeszcze raz wam szczerze zazdroszczę tych klimatów, no bo jak podchodzić do tego, że dzisiaj było Rany Boskie 15 stycznia, 27 naszych Celsjuszów. 27 to będzie 81. Klimaty na cieplej. 80. Tutaj pani realizator kusi, żebyśmy zmienili. Żeby pani nie pożałowała tych słów. Jak tutaj z całą rodziną zjedziemy się na dłużej. Proszę państwa, naprawdę chcę przekazać państwu pozdrowienia. Bądźcie dzielni. Zadzwonimy do was, kiedy wracać. Super. Dziękujemy jeszcze raz. Marcin Daniec. Nie, tak, o tak. O, tak. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Dla wydarzeń Wojciech Wagner.